Audio 419 TDI. Będę robił pomiar ciśnienia sprężania, ale metodą taką pośrednią, poprzez porównanie poboru prądu przez rozrusznik w cyklu suwu sprężania dla poszczególnych cylindrów. W tym celu po pierwsze muszę odłączyć wtryskiwacze, tak żeby mi ten samochodzik nie odpalił, żebym nie miał odpalonego pojazdu, bo ta próba się wtedy nie uda. Więc odpiąłem główną wiązkę od pompek. Teraz sprzęt FSA. I jakie badanie zrobimy? Rozrusznik, kompresja. Jeszcze odpowiedni pojazd. Audi A4. Diesel. Nie mam tu takiego. AWX. Dobra. I teraz wybieram rozrusznik, kompresja. I mam tutaj informację, że należy odłączyć pompowtryskiwacze i że później będzie błąd. Dobra. No i przystępuję do pomiaru. Pomiar będę wykonywał, aż tu na monitorze pokaże się sprzęgło i kręcę rozrusznikiem. OK, i mogę porównać, jaką mam kompresję. Widzimy, że na trzech cylindrach mam 28. Oczywiście to nie jest wartość w barach, tylko to jest zmierzony prąd rozrusznika. Tak, trzy cylindry mam na 28, jeden mam na 30,6. Co jest bardzo dobrą wartością. Widać tutaj też, że program pokazuje, jakie są widełki. Minimum tu tą przerywaną linią, maksimum drugą przerywaną linią. Czyli wszystko, co zawiera się pomiędzy tymi liniami, jest uznawane przez Boscha za kompresję prawidłową. To jest bardzo fajny, szybki pomiar, bo jak widać, nie zajęło mi to zbyt dużo czasu. A mam informację co do tego, czy ten silnik jest w dobrej kondycji, czy w kondycji kiepskiej.